Witam Cię bardzo serdecznie, Mariu Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego wczorajszego 134. Rytuału dla Matki Ziemi. Czwartego rytuału za duszę zwierząt, szczególnie za duszę zwierząt, które odeszły z tego świata tragicznie, czyli wszelkiego rodzaju rzeźnie, hodowle, ale również eutanazja zwierząt, oraz czwartego rytuału za drzewa w połączeniu z naszym stowarzyszeniem Onosemina org, czyli ochrona aktualnych lasów, flory i fauny. Oraz sadzenie nowych, szczególnie w tych miejscach, które są zniszczone przez działalność człowieka. 24 kwietnia 2024 roku, czyli roku smoka, odbyły się nasze rytuały. Po nich oczywiście odbył się rytuał świec intencyjnych, jak w każdą pełnię rytuał różowej pełni księżyca. Jeżeli obserwujesz mnie na mediach społecznościowych, to na Facebooku oraz Instagramie pojawiły się już wczoraj w nocy zdjęcia oraz film z rytuału świec intencyjnych. Myślę, że dzisiaj wieczorem albo najpóźniej jutro do godzin południowych wyślę wszystkie wyniki każdego rytuału indywidualnie dla każdej osoby, która miała zamówiony rytuał świecy intencyjnej. Oczywiście, jak w każdą pełnię, można. Zamówić kilka świec w różnych intencjach i tak wiele osób z was miało zamówionych 3, 4, 6 świec dla siebie albo swoich bliskich. Oczywiście do każdej z tej świecy wynik otrzymasz mailem z numerem zamówienia z dokładnym opisem i z dokładnym opisem wyniku. Zaczynajmy więc. 134. Rytuał dla Matki Ziemi. A dzisiaj w ogóle nagrałam kolejny mentoring dla Ciebie. Przedwczoraj nagrałam nowy film oraz krótkiego shorta. Myślę, że one wkrótce pojawią się wszystkie na YouTube, na moim kanale oraz oczywiście na innych platformach społecznościowych, także na TikToku. No i zaczynajmy. Po 133 rytuale dla Matki Ziemi zadałam wam pytanie, co robimy z tymi sprawozdaniami, ponieważ moja pierwsza decyzja była taka, aby nie nagrywać już tak sprawozdań, jednak otrzymałam tyle listów i tyle prośb z prośbą o to, abym nagrywała te sprawozdania, co ja odczułam, jakie energie były, jakie energie są wokół nas. Uważam, że jest to bardzo ważne i myślę, że będę to kontynuować, tak jak wkrótce wrócimy również do ceremonii. Myślę, że przynajmniej tak raz w miesiącu spotkamy się na ceremonii, ponieważ tak Wam tego bardzo brakuje, mimo tego, że mamy 222 ceremonie. Które są cały czas dostępne i które są cały czas aktualne i można sobie wybierać numerkami albo tematami, które akurat chcesz zobaczyć z tych uroczystych wykładów, to jednak bardzo, bardzo mnie prosicie o powrót do ceremonii, że dawało Wam to takie odczucie wspólnoty, społeczności, przeżywania czegoś razem, i dlatego na pewno do tego wrócimy. No i zaczynajmy. Zaczynajmy, zaczynajmy. Mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo. Yy... Informacji, które pragnę Ci przekazać od początku do końca. Czyli 134 rytuał dla Matki Ziemi. Co my tutaj mamy? No, sama numerologia mamy 1, 3 i 4, czyli 1 symbol MAGA. Ja tylko zerknę przez okno, bo wydaje mi się, że przyjechała poczta. Momentik. Już paczuszki są zostawione, później je odbiorę. Dobrze, idziemy dalej. Czyli. 134 rytuał dla Matki Ziemi, And mamy tutaj 1, 3 i 4, czyli te osoby z Was, które biorą udział w ceremoniach albo wracają sobie do ceremonii, które są na mojej stronie bukardimaria.com, w zakładce ceremonie już znają symbolikę, numerologię bardzo, bardzo dobrze. No i mamy tutaj tak, jedynka, czyli symbol maga, maga transcendentnego, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej, Pomiędzy Królestwem Białego Maga i pomiędzy Królestwem Czarnego Maga. Tutaj pojawiło się bardzo ciekawe pytanie od Kasi do mentoringu. Postaram się poruszyć to pytanie jak najszybciej. Chodziło o emocje, no i jak być tym prawdziwym magiem transcendentnym, biorąc pod uwagę emocje, jak z tymi emocjami pracować albo nie pracować, albo ignorować i tak dalej. To myślę, że będzie w jednym z tych kolejnych mentoringów ze mną również na mojej stronie bukardi.maria.au. Com. Na moich kanałach, na mediach społecznościowych, są oczywiście fragmenty mentoringów i tych tematów tam poruszanych. Mentoringi są w tym momencie w formie MP3, czyli jeżeli masz dostęp do mentoringu, każde nagranie możesz sobie pobrać w formacie do słuchania na każde urządzenie i słuchać wygodnie, kiedy tylko chcesz. Mag transcendentny. Mieliśmy przepiękne ceremonie, gdzie omawiałam energię maga, czyli jak być dobrym magiem, czego unikać, na co zwrócić uwagę i tak Wszystkie ceremonie, które zawierają w sobie jeden, no tutaj idealna będzie na przykład 111, 110, czy. 112, 13, 14, gdzie ta jedynka występuje. Tam na pewno będzie wiele, wiele wskazówek. Sobie wejdziesz na moją stronę, możesz w polu szukania wpisać. mag transcendentny, albo być magiem, być prawdziwym magiem, i wtedy wyskoczą te ceremonie. Dobrze, idziemy dalej. Mamy tutaj trójkę, czyli cesarzową. Miłość bezwarunkowa i będzie to bardzo związane z tą różową pełnią księżyca, która miała miejsce wczoraj. Mamy czwórkę, czyli cesarza, wyznaczenie granic, ale również dbanie o swoje własne terytorium, bycie mądrym cesarzem. Mieliśmy również taką przepiękną ceremonię o tym, jak być dobrym cesarzem i czego unikać. Tutaj warto sobie wrócić do wszystkich tych, które zawierają w sobie czwórkę. Mamy trzynastkę, czyli każdy końc, który jest jednocześnie nowym początkiem. Znowu zalecam, żeby wrócić sobie do ceremonii, które zawierają w sobie numer trzynaście. Mamy 222 ceremonie w tym momencie, czyli wszystkie, które zawierają numer trzynaście, to może być 131. 132, 133, cała ta seria 130, to może być 213, to może być 113 i tak dalej, i tak dalej. Tamta cała symbolika jest omówiona, dlatego nie będę jej tutaj powtarzać. Jeszcze raz przypominam: dostęp do ceremonii mamy trzy rodzaje dostępu. Dostęp na 6 dni za 33 zł, i wtedy masz dostęp do wszystkich ceremonii. Dostęp na miesiąc za 111 i dostęp na cały rok za 1111, gdzie są dwa miesiące bezpłatnie w tym planie. I wtedy sobie możesz korzystać z tych ceremonii, kiedy chcesz, jak chcesz, oglądać, słuchać. Bo to jest taki, taka wiedza, taka biblioteka, z której warto. Yy, Stale korzystać, bo dzisiaj zobaczysz coś inaczej, jutro zobaczysz coś inaczej, czym wyższa Twoja świadomość, tym więcej widzisz. W symbolice mamy ukryte również 3 plus 4, czyli 7, siódemka, czyli przygotowanie do drogi. Znowu wszystkie ceremonie, które zawierają w sobie 7, gdzie rydwan jest bardzo dokładnie omówiony, jak wykorzystać tą energię, czyli jak się przygotować do podróży, do osiągnięcia Twoich marzeń, do osiągnięcia Twoich pragnień. Jak dobrze pamiętam, to chyba Seneka powiedział coś takiego, że um, jeżeli nie wiesz, do którego portu zmierzasz, to każdy wiatr będzie niewłaściwy. Czyli ten fokus na cel, co jest Twoim marzeniem, co jest Twoim pragnieniem, jak się przygotować do tej drogi. A myślę, że to jest jasne. Pamiętasz, była również taka ceremonia o tym, żeby wyrzucić zbędny bagaż za burtę, żeby dotrzeć do celu, fokus na cel i tym podobne. To wszystko jest związane z tą symboliką, dlatego o tym mówię. Mamy tutaj również 1 plus 3 plus 4, czyli 8, równowaga, ale również karma. Czyli jak na, na górze, tak i na dole, jak wewnątrz, tak na zewnątrz, jak na dole, tak i na górze i odwrotnie, czyli to prawo nieskończoności, ósemka jako symbol nieskończoności, ale również równowagi, zaufania, ciszy i spokoju. I tak można powiedzieć, że ten rytuał, tej różowej pełni księżyca, zawierał w sobie bardzo, bardzo dużo przeróżnych, niesamowitych wibracji. Przede wszystkim wibracje transformacji, dlatego ta trzynastka w tym ukryta. Przemiany, transformacji i dlatego wiele, wiele osób w czasie pełni księżyca, czyli wczoraj, 24 kwietnia, nie wiem kiedy to sprawozdanie pojawi się na moim kanale, dlatego mówię 24 kwietnia, to oczywiście jak sobie popatrzysz do kalendarza, to była środa, to było czuć tą energię transformacji, w jaki sposób. Przede wszystkim różne myśli, kryzysy, odczucia, coś do Ciebie nie pasuje, coś się powtarza, czegoś już masz serdecznie dość. Niektóre osoby z nas czuły słabość, brak siły, brak mocy, również było bardzo dużo świec intencyjnych, które mają za zadanie dodanie siły, dodanie mocy, dodanie energii do działania. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ogólnie jesteśmy teraz w momencie apokalipsy, sądu ostatecznego i ogromnej transformacji na Ziemi ogromnej transformacji czyli całe to pole Ziemi, frekwencja Szumana, wszystko szaleje, i wiele osób z nas, szczególnie tych osób bardzo wrażliwych, odczuwa, że coś jest nie tak. Odczuwa takie Bóle w ciele, jakieś skurcze, jakieś, jakąś senność, jakieś takie odczucie, że no, coś jest nie tak jak być powinno. Dlaczego? Ponieważ dostosowujemy się do nowej wibracji i wszystko, co nas ogranicza, blokuje, denerwuje nas bardziej niż zwykle, i nie ludzie mogą nas denerwować. Sytuacje mogą nas wyprowadzać z równowagi, ale przede wszystkim również odczucia w ciele, gdzie mam już serdecznie dość bólu głowy, bólu mięśni, bólu stawów itd., itd., i różne rzeczy się pojawiają, i dopiero gdy zdamy sobie sprawę z tego, że jest to część tego procesu transformacji, to jest całkiem normalne i naturalne, że jeżeli wzrasta coś, to również my wzrastamy i nasze ciało wzrasta. Więc wszystko, co to ciało ogranicza czy nas ogranicza, będzie nas boleć. To jest tak, jak zrzucanie starej skóry. Albo jak bycie poczwarką, i nagle wychodzimy z tej poczwarki, stajemy się motylem. To na pewno jest również proces bolesny, bo nagle musimy na coś popatrzeć, coś jest, to jest tak, jakby, jakby rodzić się na nowo. Czyli ten proces tego porodu w tym, w tym bólu, w tym trudzie i tak właśnie nasze ciała reagują. Dlatego, jeżeli w czasie 24 kwietnia, albo przed tą pełnią, w czasie pełni, w czasie rytuału odczuwałeś czy odczuwałeś bóle, agresję, nerwowość, jakiś taki bunt, taką złość może, albo jakąś kompletną senność i brak siły, brak energii, no to. Pojawiło się to po to, żeby ci coś pokazać. Co może w twoim życiu jest nie tak, co trzeba zmienić, jakie schematy się powtarzają, jakie schematy myślowe się powtarzają, co odejść powinno, żeby zrobić miejsce dla nowego. I tutaj jeszcze raz zwracam twoją uwagę na tą symbolikę, szczególnie na tą jedynkę tego maga, czyli twoje myśli, słowa i działania. To, co myślisz. To, co mówisz i to, jak działasz, kształtuje Twoją przyszłość. Czyli my możemy patrzeć na szklankę wody, że jest do połowy pusta albo do połowy pełna. Jeżeli dokładnie teraz koncentrujesz się na tym, co Cię denerwuje, co Ci przeszkadza, na takiej zasadzie, a ta osoba zrobiła mi krzywdę, a tutaj znowu coś takiego, a tutaj znowu coś takiego, to wysiewasz tego coraz więcej i coraz więcej tego negatywnego będzie się w życiu pojawiać. Zwróć więc uwagę na to, żeby być świadomym magiem, świadomie kontrolować Twoje myśli, słowa i działania, i może nawet czasami się do czegoś zmusić, co wiesz, że jest dla Ciebie dobre, bo wiele osób w tym momencie. Jest tak gnębiona przez te bóle, przez te ograniczenia, przez takie niefajne samopoczucie, że popadają w to przesuwanie wszystkiego na później. Dobrze, dzisiaj, nie jutro. Pojutrze, bo pojutrze. I to na pewno nie jest dobre. To na pewno nie jest dobre. Czasami trzeba się do czegoś zmusić: trzeba się zmusić do sportu, trzeba się zmusić do działania, trzeba się zmusić do pozytywnego myślenia, żeby pokonać pewne programy. Czyli zwróć uwagę, w jakim szczególnym momencie jesteśmy, gdzie trzeba być tak świadomym magiem, że czasami trzeba się do czegoś przymusić, bo ta strona cienia, ten diabeł tak zwany, ten materialny diabeł, ten król materii będzie Cię kusił w kierunku tego złego. A odpocznij i znowu jutro, znowu odpocznij i pojutrze znowu odpocznij i po znowu odpocznij i tak będziesz odpoczywać przez kolejny rok i nic w życiu nie osiągniesz. Czyli tutaj, tak jak ta ósemka, równowaga, znajdź równowagę. Nie przesuwamy wszystkiego na później, czasami trzeba się przymusić. Ale czasami też trzeba sobie pozwolić na pewne rzeczy. I tutaj nie można powiedzieć, a słuchaj, ty musisz tyle i tyle pracować dziennie, tutaj tyle i tyle musisz w ciągu dnia osiągnąć, tyle zrobić, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas jest w innym momencie, w innym procesie i ty wewnątrz serca najlepiej wiesz, co jest dobre dla ciebie. Czyli nie folgować sobie, ale też nie działać według starych schematów, ponieważ. Ta przemiana, ta transformacja musi nastąpić, żeby przejść do tego dobrego, żeby wyjść z tej poczwarki, żeby rozłożyć te skrzydła i tak jak motel wychodzimy z poczwarki, rozkładamy skrzydła i co? No nie siedzimy, nie odpoczywamy, bo umrzemy z głodu. Czy jakżeśmy te skrzydła rozpostarli, to trzeba próbować. Trzeba próbować nimi zamachać, trzeba próbować się wzbić w powietrze, trzeba próbować gdzieś tam dolecieć do jakiejś łąki pełnej nektaru. To zwróć uwagę, wszystko ma odpowiedni czas i moment. Czyli takie moje przesłanie tej naszej różowej pełni. Różowa pełnia, czyli miłość bezwarunkowa. Miłość do siebie, do świata, do wszechświata, do innego człowieka. Ale miłość przede wszystkim również do siebie. Czyli jeżeli kocham siebie, to znajduję odpowiednią drogę, która jest idealna dla mnie. I czasami wiem, że muszę sobie kopnąć w cztery litery, żeby się ruszyć, żeby wypróbować te moje skrzydła, żeby poćwiczyć tymi skrzydłami, żeby one były silniejsze, mocniejsze. Bo wyobraź sobie takiego motyla, który wyszedł z poczwarki i mówi tak: a dobrze, to ja sobie jeszcze odpocznę. A nie dopiero jutro spróbuję, a nie, nie pojutrze, 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 nie, po pojutrze. No i co? I umrze z głodu, prawda? Będzie siedział przy tej poczwarce cały czas, skrzydeł nie rozprostuje, nie wypróbuje, no i zmarnieje. Czyli trzeba tutaj znaleźć złoty środek. Kiedy te skrzydła rozłożyć, popróbować, wzbić się w powietrze, ale też nie za daleko, trzeba znaleźć tą odpowiednią drogę dla Ciebie, żeby nie czekać zbyt długo, i przespać ten właściwy moment, ale również, żeby nie być gdzieś za szybko. Czyli patrz znowu ta symbolika siódemki, rydwan. Przygotować się do drogi, mieć fokus na cel i wyruszyć. Czyli musisz wiedzieć, do którego portu zmierzasz i wtedy może być wiatr sprzyjający i może być wiatr przeciwny. Jeżeli nie wiesz, do którego portu zmierzasz, to będziesz się kręcić w kółko i wtedy każdy wiatr będzie zły. Proste logiczne, nieprawdaż? Czyli jaki był ten nasz rytuał dla Matki Ziemi? Piękny, bardzo pozytywny, wypełniony przepiękną różową energią, rytuał, który można nazwać taką miłością bezwarunkową do ziemi. Do innych istot, bardzo, bardzo piękny, wzniosły, lekki. Mogę powiedzieć, że królowała ta energia różowa, tej miłości bezwarunkowej, i właściwie ta miłość wypełniała wszystko. Przepiękny rytuał, taki lekki, czysty, świetlisty. Nie było jakichś wielkich takich rzeczy, um, wzlotów i upadków, nie było jakichś takich momentów, um, które byłyby jakieś takie szczególne, raczej mogę powiedzieć, że wszystko było takiej pięknej energii różowej, cesarzowej, miłości bezwarunkowej. Jestem ciekawa, jaki był dla ciebie ten rytuał. Tutaj w miejscu na komentarz, bardzo proszę, opisz w kilku słowach, e, jakie były twoje odczucia, jakie były twoje wrażenia z tego rytuału, czy brałaś udział, czy brałeś udział, czy też nie. Czy była senność, czy była, były jakieś bóle w ciele? Ogólnie, jak się czujesz, miejsce na komentarze służy po to, abyśmy wymieniali się naszymi doświadczeniami. Rytuał za duszę zwierząt, rytuał za drzewa był w miarę krótki, również wypełniony różową energią, miłości bezwarunkowej, wizualizacji, afirmacji tego, co chcemy tutaj na Ziemi zobaczyć. Też nie działy się jakieś dziwne, dziwne rzeczy. Rytuał świec intencyjnych, bardzo piękna energia. Energia takiego zaufania, wiary, głębokiej wiary. Lekka, piękna, ale również bardzo skoncentrowana i bardzo pozytywna. A my widzimy się wkrótce na rytuały na rytuale noce Walpurgi. Na mojej stronie mariabukardi.pl Wszystko jest opisane na stronie głównej oraz w najważniejszych terminach. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi.